Zacznijmy od tego, że ja nie za bardzo lubię w ogóle święta. To tak samo Wielkanocy, jak i Bożego Narodzenia. Po prostu ja, to święta jest jakby nie było alternatywy. Sklepy zamknięte, znajomi nieosiągalni, trzeba pójść do rodziny, trzeba się obejrzeć, czego nie znoszę, bo moje upodobania gastronomiczne kończą się jakby na McDonaldzie. Co jest powyżej McDonalda, to mnie po prostu nie smakuje. Tam jakieś ryby i inne straszne rzeczy trzeba jeść. Wobec tego ja po prostu świąt nie lubię. Jak spędzi pan tegoroczną Wielkanoc? To jak zwykle. Ubiorę ubranie robocze i zacznę malować, tylko tak, żeby nie drażnić sąsiadów. A to z takimi pięknymi polskimi tradycjami wielkanocnymi, na przykład malowanie jajek, stukanie się, czy kaczanie jajek, jak robiono w Wilnie. Stukanie to ja strasznie nie znoszę. To znaczy właśnie to chyba mnie najbardziej w świętach łamania opłatkiem, dzielenie jajkiem i tak dalej, i tak dalej. To znaczy to, które, co podobno straszliwie wzrusza wszystkich rodaków, to mnie zawsze stawia w pozycji zażenowania. Ja przede wszystkim nie lubię obcowywania rodzinnego, a poza tym coś, co ma już scenariusz gotowy i ja jestem tu tylko aktorem, ja oczywiście zawsze zagram tą rolę bardzo pięknie, to w zasadzie zostawia mnie chłodnym, zażenowanym i niechętnym.